Monika Mrozowska, 38L. Po rozwodzie z Maciejem Szaciulo, 38L. Ułożyła sobie, życie u boku Sebastiana Jaworskiego, 39L. Wygląda jednak na to, że i ten związek nie przetrwał próby czasu. Aktorka znana z serialu Rodzina Zastępcza w 2003 roku, wyszła za Macieja, z którym doczekała się dwójki dzieci, Karoliny, 15L. i Jagody. 8. L. Ku zaskoczeniu fanów para nagle rozstała się w 2012 roku w atmosferze skandalu. Reklama okazało się, że gwiazda porzuciła męża dla poznanego na planie Dzień Dobry TVN operatora kamery, Sebastiana Jaworskiego. Wówczas wszystko potoczyło się błyskawicznie i to właśnie z nim celebrytka założyła nową rodzinę i w 2014 roku urodziła nowemu partnerowi syna Józefa. Po burze związaną ze zmianą życiowego partnera, która po pewnym czasie przycichła, mogło się wydawać, że. Mrozowska jest szczęśliwa u boku Sebastiana. W 2017 roku mówiła nawet otwarcie o ślubie z nim. Niestety obecnie w mediach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące związku Moniki, który rzekomo ma chylić się, ku upadkowi. Sebastian i Monika właściwie przestali spędzać ze sobą czas i każde z nich poszło własną drogą. Widują się tylko w sprawach związanych z ich synem, Juskiem. Między nimi nie ma, zawiści czy wzajemnych pretensji. Szanują się i to, co razem przeżyli. Potrafią się dogadać. Donosi źródło serwisu Pudelek. Rozstanie nie jest jeszcze potwierdzone przez aktorkę, więc może istnieje szansa na uratowanie tej miłości? Zobacz więcej materiałów w wideo.